Droga widownio kanału Helik Official, jest 9.25, 4 luty, jutro gala. Byliśmy na ważeniu, 94,6, waga zrobiona. I idziemy jeść na śniadanie idziemy jeść. Bo gdzie idziemy, idzie jeść? Na śniadanie. Teraz jeszcze nie wszedł, ale Michał też mówi, że dopiero prawdopodobnie jak pojawi się na tej Tauron Arenie, to dopiero uderzy go to. Ale jesteśmy z ekipą, dzisiaj też na pokład. Zbigniew Raubu dołącza, także myślę, że jednak to wsparcie osób bliskich gdzieś tam podnosi na duchu i odciąga trochę myśli od tego wydarzenia, ale stres będzie nieunikniony, tylko żeby go dobrze wykorzystał. Jak Ciebie widzę, to też się mam, byliście w stowarzyszeniu? Tak. Nie jest tak. Do zobaczenia. No to. Jesteś szefem marzenia? Tak. 3 kilo szodem, nie zaciuchy. Ile ale miał? Ile miał? Nie był. 106 to jest. 106, mam kurwa ciuchy. Ja na wagę wniosłem się 85, choć on 106. Taka lekko ponad, bo tam w ciuchach był orientacyjnie 106 i 21 kilo. I co? Bił na pewno wagę, no bo to jest pewne, nie? Ludzi się pewnie z 2 dni może. Albo jak na jego znają, to pewnie poleciał. No, 4 dni. Myślisz, że na ważeniu tym oficjalnym znowu będą jakieś rękoczyny albo coś? Nie wiem. Co by się nie działo, jutro jest walka i jutro tak będzie. Chyba będzie przegrana, bo teście papa szynka od mojego teściunia została w domu, więc zostałem skazany na płatki owsiane, na suchotnicę, ale zaleję ją porządną ilością mleka albo jogurtu i też wiedzie. Ale tak to, rozkojarzyła mnie moja piękna żona za mną, za moimi plecami poszła. O wsadzie miesiąc 4,5 kilo, ja w sumie dobrze się nafutruję, zaraz to 92, mam nadzieję, że będzie. A tak naprawdę 89,5, idealna waga. Jesteśmy po śniadaniu, ja wziąłem 3 jajka, podchodzi do mnie, obok mnie, pewien dżentelmen, przytawiam oczy. I to chyba on był, Ibi, bo on teraz jakąś robi karierę międzynarodową i zmienia fonetykę z EBB na Ibi. On wziął 4 jajka, dajecie wiarę, że miał tupet mi to powiedzieć, jak już zamówiłem i nie mogłem zmienić tej decyzji. No nic, no. No i bardzo fajne śniadanie i niestety zawsze jest tak na tym śniadaniu, że chcesz iść po dokładkę, idziesz, dokładasz, a potem żałujesz, nie? To jest urok śniadań hotelowych. Na spokojnie. I dołożę tego sierpa. Super. Weź się dokręcę bardziej, kurwa. Tyle trenujemy już, a ty kurwa postaw mnie już. Baranie ty, kurwa. Jak pan się czuje, bo przejechał pan nie od razu? Jest pan rozchwytywany jak gwiazda. Dziwnie. Dzień dobry przede wszystkim. Proszę, na razie jeszcze nie wyszłem. Jeszcze mnie tu w zasadzie nie ma. Zdążyłem się zameldować i niewiele cokolwiek powiedzieć, nie? Witam. To jest robót, wspólnik mój. To jest dziewczyna Roberta. Dzień dobry. I tu Błażej jest naszym kamerzystą. Okej, Ibi, udało ci się go złapać. Trenera, no i fajnie, no trener wchodzi, jest rozchwytywany i bardzo dobrze, bo mu się należy. Jest git, wszyscy są szczęśliwi. Ja go tarczowałem, robiłem w nim pełne MMA 2 razy w tygodniu. Gdzieś tam pomagałem mu, jak to wszystko rozwiązać, w jakie dni, jakie treningi ma robić. A tutaj chłopaki też pomagali mu dojeżdżać. Także jesteśmy w 3 w narożniku. Edzie bardzo dobrze przygotowany. Wydaje mi się, że szybko się skończy walka. Ja odpowiadałem za to, żeby mógł spuszczać w pierdziel, więc podejrzewam, że skoro radził sobie ze mną, to tym bardziej poradzi sobie jutro. Dzięki wielkie. Dzięki bardzo. Chyba kurwa z Gret jebany. Szybko jak chuja pali to? Niudło. Przed walką z nami. Ciekawskie jajco.
Co czujesz, jak go widzisz? Miło. Żal mi go. Żal mi go. Zobacz, się trzęsie ze strachu, kurwa. Znowu będzie coś? Dzisiaj na ważeniu oficjalnym? Nie wiem, to zależy, kurwa, widzisz, już mnie podkurwił. To on tylko przeszedł. No, ale się uśmiecha, kurwa, z tym swoim poszywym ogniem. Ty weź te kolana, co nigdy ze mną nie wygrał, ten pan. I tym razem mu się nie uda raczej. Nie ma szansy, no. I co? I co? Co z tobą? Jeszcze nie wygrałeś. Nie bój się. Dobra. Ze mną nie walczysz. Nie. Dziękuję. Spoko. Turururu. Pakuję manatki, jedziemy, przyjechał już mój trener, bo wczoraj go jeszcze nie było, więc już się czuję pewniej. Czułam się pewnie wcześniej, ale teraz jest w ogóle jeszcze lepiej. Dzięki, mogę się położyć, tak? O, swoje, to swoje, wiesz, no to swoje, dobra. No. Dobra, dobra, słuchaj. Dzięki, do widzenia. Ostatnie zdjęcia i lecimy. Jeszcze zamiany zrobiłem. A ja tu się patrzę. No, to i tu. No. Na znowu się patrzę. Dobra. Dzisiaj nie ma fokusa dobrego. Dzisiaj jestem powodzenia. Rozwojem jazdy, ten celownik tu, drugi tam. Oby jutro był jeden celownik, bo będzie inaczej rip. Ty czujesz, że masz powodzenie u mamusi. Ale może być. Co? U jakich? U mamy fagoty. Nie widziałeś materiału? No tak średnio. No, jest strasznie słaby internet w hotelu, ale no to fajnie, cieszę się. Ten chodzi z tym aparatem. Porobił się. Idziemy właśnie na ważenie. Jesteśmy razem z Fagatą. Gotowi na jutrzejsze wyzwanie. Fagata nastawienie bardzo pozytywne, więc wszystko idzie zgodnie z planem. Będzie moc. Prawda. Nie można się sprzeciwiać trenerowi. Tak jest. Mata rozłożona. Chodzi od razu na matę. Rozpoczyna media trening. Arek zaprasza zawodnika drugiego. Drugi zawodnik to samo. Zdejmuje koszulkę. Tak, sprawdzam, czy jest depresyjnie, bo co pamiętam z pierwszej walki, najgorsze było to siedzenie w tej szatni. Tam była tak depresyjna atmosfera. Jak ja sobie wyobrażam znowu te ściany i to, jak my tam siedzimy i czekamy, aż mi się żygać chce. Tu jest troszeczkę lepsza atmosfera. Jest więcej miejsca. Będę z Paszą też, więc... Okej, okay, czyli tu pewnie będę jutro przechodzić moje najgorsze chwile. Okej, okej. Najgorsze, może najlepsze po wygranej. O, bardzo fajnie powiedziane, bardzo dobrze powiedziane. O, od razu Ignaty poprzeskakiwał, prawda? Zobacz, jaki silny jest. O tym, jaki silny jest. Co? Właśnie, się spróbowałeś jak danisty. Nie, ja po prostu zmęczony, trzeci trening to może. On też tak mówi? Jesteśmy w szatni i w tej szatni kiedyś też już byłem, dokładnie 5 lat temu, kiedy wszedłem na halę, robi wrażenie, wielkość, rozmiar. Już sobie przypomniałem, jak jeszcze raz się powtórzę, 5 lat temu, kiedy tu grałem mecz i odpadliśmy jak podajże w półfinale z Brazylijczykami, a mogliśmy się po drugiego majora, więc znam klimat, znam miejsce, więc tylko odliczać godziny do jutrzejszej potyczki, walki wieczorem z Michałem Owcą, Owczarzykiem. Owczarzakiem. Owczarzakiem. Papito. Pierwsze wrażenie, bardzo fajnie to wygląda i fajnie, że się tak zaczyna czuć tą atmosferę. Chciałbym w ogóle sobie wejść, dzisiaj fajnie by było, jakbym mógł sobie wejść do oktagonu i się tak rozejrzeć przestrzennie w środku, jak to wygląda, ale fajnie, podoba mi się. Wszystko. Boję się tylko jednej rzeczy, że znając mnie i moją niezdarność, schodząc po tych schodach, tam gdzie zawodnicy wychodzą na bank, się gdzieś potknę, wywalę, to jest pewne prawie, że, więc możecie kurs jakiś na to obstawiać, jaki na ten... Na Fortunie powinni zrobić taki kurs, że Edzio się wywali na schodach. Dobrze, że się upominają widzowie, kocham was. Może jakieś kolanko poleci na tarczę, nie wiem w sumie co będzie. Ten media trening to jest nieistotny. Ja też na tarczach nie czuję się mocny, ale w oktagonie obiecuję widzowie, obiecuję, że dam sobie wszystko i będzie fajny pojedynek. Nie rób nic takiego długiego, bo to nie o to chodzi. Nie macie robić tu treningu. Ja ci powiem.
Przeciwnik Konrada wypadł wczoraj, dostaliśmy info, kontuzja, na szybko Heilig znalazł zastępstwo, fajny, bitny chłopak, my jesteśmy gotowi na wszystko, także będzie ogień. Słuchaj, no warunek miałem taki, że miał być debiutant, no niestety wypadł. Rozumiem też organizatorów, że na tę chwilę ciężko jest zorganizować, żeby debiutanta. Jest zawodnik, który miał jedną walkę wygraną. Nie chcieliśmy tego, ale ratujemy tą walkę, ratujemy galę, to dużo powiedziane, bo moja walka jest pierwsza. Dlatego biorę Tarzana i się bierzemy. Także oglądajcie w sobotę, o 20 się zaczyna. Mimo tego, że nasza walka jest za darmo, zachęcam do wykupienia reflinku z mojego Instagrama Konrad Karwat. Dzięki. Myślałam, że jest większa, bo z zewnątrz jest ogromna. Trenerowi się podoba, trochę chodzi tak, ale super, ale super. Teraz się wkurzam, te spodenki idą w góry. I jeszcze zapomniałam stanika sportowego i mam jakiś top pod spodem. Ale damy radę. No nie chcę pokazywać dużo. Z proste techniki. To ma tu ładnie wyglądać. Po rundkach, jak tam ja nie odpowiadam na pytania odnośnie treningów, to ludzie do mnie pisali: ona na nic nie chce odpowiadać, kupia coś tam. A ja nie mogę, po prostu ja nie mogę. To tutaj do trenera potencjalnie, nie do mnie. To zakaz, odgórny zakaz. A spróbujcie tylko trenerowi coś ten, patrzcie jak on wygląda. Ja bym się bała. Liczba. Co z tego? I? Robi wrażenie, co? Fajnie, dobra, kurwa. Na takiej hali się jeszcze nie biłem, nie? Kurwa, cała hala na pobrzegi w końcu, bo kurwa na innych, nie mogę mówić na jakich galach, ale sam wiesz, wiecie na jakich? Nie biłem się, raczej biłem się, ale nie było, kurczę, tam wiesz, sporadyczna ilość ludzi była. A tutaj pełna hala, w końcu, moje marzenie zawsze było. Wszystkie emocje związane z galą Heilig i będzie się działo, kochani. Heilig! Widzisz, ludzie cię pragną, ludzie cię kochają. Bardzo znowu na ciebie, Paweł. Oj, przestań, to jedną fajną bluzę się ubierze na rundki i od razu szał. Co chwilę, co kogoś nie zauważy, to każdy mi mówi, że mnie okradli. To jak szukać igły w stoku siana, pewnie się nie znajdzie już. Pewnie zajumali kasę, wszystko co było wartościowe i wyrzucili gdzieś. I bardzo. No to będzie przed premierą szczęki, patrzcie, taką mam fajną. To. Unik się, dobra? Coś jeszcze? No tak! Wszyscy wiedzą, o co chodzi! Już się zmęczył. Najpierw rozpierdam Alana, później bijemy się 2-1. Okej, okay. Nie mam pojęcia, czy ta informacja jest potwierdzona na tę chwilę. Czy to
jest dla Ciebie najtrudniejsza walka w karierze? Absolutnie tak. Dla mnie to jest niesamowite wyzwanie. I ostatnia. I... Ktoś krzyknął, i ostatnia. Jezus Maria, dajcie spokój. Absolutnie się czuję pewny siebie. Wiem, że dużo ludzi jest za mną. Po tym, co się ostatnio stało, tak jest naprawdę. Wierzę w to, że będziecie ze mną razem. I brak. A jeśli chcecie zobaczyć tę walkę i 7 innych doskonałych zestawień, oczywiście pay per view. Wiecie, gdzie go szukać. highlife.com. Nie zrobisz tego. Ona kopie. Właśnie to jest jej mocna strona. Jest. Jutro w klatce Kylie. Kurwa, stary, byłem w gimnazjum, który 2012 rok, oglądałem Papito na tym, na S-Lud 1.6, stary z Neo. Ja dużo miałem w 1.6, tylko że już później przegrałem, już w Go już nie grałem. Ale co to się wzięło w ogóle na trenowanie? No pan, to jest ulicy Fighter. Ale ruchy boksowe są takie, co? Mocne. Chciałem zrobić kiedyś walkę w boksie. W boksie, stricte. Tak. Taką ładną, nie? Tak. Fajną. To byłoby spoko, a? Nie, spoko. O kolano wejdzie. Obrotówkę za... Adam, weźmy ten materiał. Słuchaj, obrotówkę zapomnieliśmy. Ja mówię, obrotówka, zapomnieliśmy. Bo my już wcześniej dużo pokazywaliśmy i na tych odcinkach u Hailey i tam z Wersów coś tam pokazywałam, więc my tutaj nie skupiliśmy się, żeby dużo pokazać, tylko wyjść, zrobić swoje i zejść. A Fagata... Fajnie. Kopnięcia, tak? Co pokazywałam? Kopnięcia wysokie, no. Zobaczymy jutro, zostało kilka godzin. Kupujcie pay-per-view z mojego reflingu. Ja jestem przekonany, że on dużo więcej umie. To ten gorzej, kurwa. Także to jest taki plan. Taki sam, jaki my mieliśmy. Także nie wiadomo, co będzie. Myślę, że dobrze grają. Powinni zagrać jakąś rolę, dostać w jakimś filmie we dwójkę. Syn i ojciec, albo trener i podopieczny. I powinni cały czas nagrać i dać taki tutorial na przyszłość dla innych zawodników, jak powinni. Jakbyś taką tą kameleonem takim, jak maskować się przed następnymi walkami dla zawodników ProTipy. To byłoby najlepsze. Zapytałem, czy jesteście gotowi! Nie ma blisko Pawłowski, oplułeś się trochę, mordo. Tylko trochę, mordo, dobrze. Tarzan! 105 kg! Mordot! Aaaa! Aż ja się przeraziłem, mordo. Do ciebie szybszy, silniejszy. Wybronię każde twoje obalenie. Każdą próbę obalenia. Kto mówił, że będę obalał? Tak myślisz? Oho. Nie wiesz, co chcę zrobić. Pójdziesz. Czemu tak mówisz? Pójdziesz po nogi. A może ty pójdziesz po nogi? Nie. Czy ja pójdę po nogi? Ja cię będę mucił w stójce. Aha, a czemu mi mówisz, co będziesz robić? No bo wiem, co będziesz robić. Aha, okej, okay, dobra. Ty już wiedziałeś na rundkach, co ja chcę robić. Kompletnie mnie nie przejmuję się tym, że wiesz, co będę robił. Ja ci mogę powiedzieć wprost, będziesz bity całą rundę. No to będziemy się bić, bo no to jak wychodzimy do oktagonu. No fajnie. Fajnie? Złoty chłopiec! Jesteś gotowy? Jestem gotowy. Dobrze, lepiej bądź.
O tak, lepiej bądź gotowy, a ty też, tak. Zrobię ci tak, a ja tobie tak. Malik Montana, wersja kowbojska. A ludzie tam krzyczą, wypierdalaj do siebie, wytrzesz mopem klatkę. Wiesz, to śmieszne jest strasznie, nie? W sensie, no nie spodziewałem się, wiesz, że wyjdę i tu stary wszyscy mi brawo byś, nie? Masakra. W sensie, no mega się jaram, nie? I jak widzę tę klatkę i tu, jak tu jeszcze ma być tak dużo więcej osób niż na Ergo Arenie. Byłeś na Ergo Arenie, to teraz ma być 5 tysięcy więcej osób niż było wtedy, stary. To jest taka różnica. Równo 21 kg różnicy. Zrobiłem matematykę za was, żebyście się nie męczyli. Panowie, to jest ten czas, to jest ta chwila. Ochroniarze, proszę, zapraszam. Robimy face to face'a. Ochrona, puśćcie go, nie może tak być, no i ty, ochrona, weź, uspokój się, ochrona, puść go. Nie może tak być, mordo, że jeden już schodzi. Here we go again. Puśćcie trochę. Bryj dupo jebana kurwa, wypierdalaj to kurwa! Na co dupę kurwa! Kapiszonie jeden! No, panowie, ja bym spróbował jeszcze drugie starcie. Chcecie face to face publiczność? Chcecie? Dobrze! Alanik Załęcki! Podejście drugie, zapraszam panów! Dobra, nic z tego nie będzie! Panowie, no tutaj już środki. Przegrać już sztukę, sprawdźmy jeszcze raz. Ala! Malik, błag! Mordo! Dobrze. A teraz po naradzie z paroma osobami tutaj po prostu doszliśmy do wniosku tego, że no, że to się zwyczajnie może skończyć jakąś kontuzją i nie obejrzymy może jutro nawet i walki, jeśli dopuścimy panów teraz trzeci raz, więc kupujcie pay-per-view jutro. Musnąłem go lekko, nie chciałem go odciąć, nic, jakbyś chciał go zakładać, bym mu wyjechał raz i wypadł. Słuchaj, ja stanąłem normalnie, do mnie podszedł panią pierwszy, na chuj prowokuje, kurwa, teraz spierdala, lamu spierdolony. Nie, to też tak do końca, on został odciągnięty, Denis, to wiesz... No tam też parę osób go otrzyma. Szmata bez zasad. Bez zasad, jakikolwiek zasad. Słuchaj, dostałem z łokcia, dostałem z pięści, dostałem z liścia, dalej stoję. I jutro będzie tak samo. Musiałbym je kurwa trafić, nie wiem jak, ale naprawdę tak będzie. Uwierzcie mi, że dam siebie kurwa wszystko. Musimy ciężko zagadować, żebym wyszedł z tej klatki, z tej jutrzejszej klatki. Trzeci raz kurwa zachował się jak szmata, bez zasad jakichkolwiek i za to jutro kurwa dostanie karę. Od wodarzy już mam mega propsy za to, że wychodzę z samej walki, jest ponad 20 kg różnicy. Co by się nie działo, bez względu jutro, szacunek za to, że jutro wychodzę do walki. Do zobaczenia jutro. Pokorzę cię jutro. Wiesz o tym. Tak ci najebę, że zapomnisz jak się do domu ekipy wraca. Zobaczysz. Tylko cykacio. Co tylko rączką umiesz pomachać? Wielkie brawa! Jakie spięcie na barkach widzę, zone u ciebie jest, mordzia. Jutro rozepnę się już. Powodzenia na walce. Powodzenia. Dziękuję. O kurde, nic nie tego? Może trochę bliżej, panowie? Nie, ja dzisiaj na spokojnie. Najedzony jestem i szczęśliwy. Na zdrówko. Kocham Fortnite. Po dwóch potężnych streamerów. Już nie, przepraszam. Już nie, przepraszam. Agata waży 57,600. Tak jest. Lexi Choplin.
oczywiście jej fan klub. No ogólnie to Lexi Babeka, nie? Pełna poważka. Ludzie, ogarnijcie się, błagam. No to trzymamy kciuki za jedną i za drugą. Lexi Kaplik, Dolna Fagata, Michał! Owca! Zobaczymy, co wydarzy się teraz. Handshake, jak zawsze. Jest fair play. Main event marzeń. Coś do powiedzenia, panowie? Liczymy na bardzo sportowy pojedynek. Myślę, że najważniejszym tym, żebyśmy wyszli z tego zdrową, ale jak się poleje krew, to nie będziemy płakać. No. Jedziemy. Zróbcie hałas. Nie dał się sprowokować Michael niestety, ale co, mam nadzieję, że go w klatce jutro bardziej sprowokuje. Mam nadzieję, że uwolni z siebie tego demona i będę mógł go upokorzyć. Bardziej wrzawa na trybunach była, gdy ja wchodziłem, niż gdy on wchodził, więc nie wiem, jak to jest z tym jego Krakowem. Mam nadzieję, że jutro będą mu na Tauron Arenie kibicować. Mnie to bardzo zmotywuje i będzie mi jeszcze bardziej przyjemniej spuścić mu wieb przy jego kibicach. Wielki chłop, wysoki, na pewno ma przewagę warunków fizycznych, ale ja się nie dam, na pewno będę walczył. Tam miałem ja przewagę. Teraz ktoś ma przewagę, takie jest życie, trzeba brać to, co jest i się po prostu prać. Normalny gościu, śmieszny taki, wiesz, widać, że pozytywny. Ja nie widzę jakiegoś, nie wiem, spinki tutaj, żeby na siłę jakiś konflikt rodzić, bo to nie ma sensu. Ostatnie face to face z Owcą było na gołe klaty. W sumie ten pojedynek przegrałem na pewno, 1-0 dla Owcy jest. Jutro będę chciał to odrobić i zakończyć 2-1 w moją stronę. Czy zobaczyłem coś w Owcy oczach? Myślę, że jest zdeterminowany. Gotowy na jutrzejszy bój. Wiesz co, face to face, miałem uczucie takie samo jak na pierwszym i na drugim. Tak się nie mogę już doczekać jutra. Jestem ciekawy, jak to się wszystko potoczy i jakie będą jutro emocje. Trener nie chce nabijać na tych tarczach, tylko ma te swoje układy dowolne, których ja nie znam. No i widziałeś sam, nie? Lewa, prawa. Nie daj tutaj za mocno pobić w te tarcze, ale uczy patrzenia. Boję się tylko, że wiesz, że na wywiadach zajebią mi trenera i jutro, wiesz, będę sam w narożniku z Kają i z Roburem tylko, nie? Więc mam nadzieję, że trener przetrwa wywiady i wyjdziemy jutro wszyscy wspólnie do tej walki. Co to za przystojniak, a? To ja! Dziękuję bardzo widzom, że tak krzyczeli na trybunie. Mega was kocham, serduszko. Face to face dzisiaj taki... Byłem taki spokojny. Ostatnio troszeczkę właśnie te pytania i to, że tak się długo też odpowiedzi ciągnęły moich oponentów, mnie to drażniło, także tam troszeczkę mnie spięło, ale dzisiaj jestem pozytywnie nastawiony i będzie wywóz orka robiony dla widzów z Twitcha. Widziałem jeszcze właśnie w komentarzach, że więcej zonego, także macie mnie tutaj. No i co? Śledźcie moje poczynania jutro, kupujcie pay-per-view i oczywiście z mojego reflinka, bo lepiej jak do mnie wpadnie te 4 złote niż do Heiliga, nie? O, jak przeciwnik sobie wchodził, dostał głośny doping, a jak sobie wchodziłem, to dostałem tak trochę taki dobry, a trochę taki niedobry. I później jak sobie trochę pogadałem, nie pamiętam, co ja tam właściwie powiedziałem, ale chyba to się ludziom spodobało i bardzo duża część publiki, i nawet kierowca autobusu wstał i zaczął klaskać, więc było super. Bardzo dziękuję za fajne przyjęcie, ja zresztą powiedziałem, że dziękuję zarówno tym osobom, które przyszły mnie wspierać, jak i tym, które przyszły mnie nie wspierać, bo mimo wszystko tutaj są, więc dzięki. Postaram się dać jak najlepszą walkę. Jeszcze coś miałem powiedzieć. I w ogóle obiecałem tam części ludzi, którzy widziałem, że za mną do mnie machają, że przyjdę po ceremonii ważenia do nich na zdjęcie, więc zaraz po ceremonii ważenia, zgodnie z obietnicą, przeskoczyłem przez bramki i ja mam to zdjęcie. Ja pokażę, opatrz, tutaj mam z widzami, którzy mi kibicowali i napisałem, jesteście super, dziękuję, hashtag team widzowie, bo to są te osoby, które były super. Mocny był face to face, co? Dobrze było, widzieliście? No są emocje, nie można powiedzieć, tutaj na Heiligu naprawdę dzieje się cały czas coś. Chcecie tego więcej? Musicie to oglądać, musicie być z nami codziennie.
Mój przeciwnik myśli, że ja wie, co ja będę robił, a ja też wiem, co on będzie robił. I to jest właśnie dylemat, bo on, ja go umiałem wyczytać i on niby myśli, że ja go wyczytałem, więc zobaczymy, co z tego będzie, ale będzie krwawo, naprawdę. Dobra, kochani, jestem gotowa. Weszłam sobie do klatki, bo ja tam nigdy nie stałam w środku. Jest fajnie. Ja się bardzo stresowałam tej publiczności, ale jak tam już jesteś, to nie widać jej. Światła oślepiają. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze jutro. Trochę się tam pobiłam z trenerem jeszcze w środku. Mam tutaj takie moje czerwone. I będzie dobrze. Będzie dobrze? Będzie bardzo dobrze. Patrz, mnie tak mam tu takie czerwone. No bo wpadłaś we mnie, leciałaś no. Taranem. Chciałaś mnie tam w tym oktagonie chyba już obalić. Super. Dobra. Są pierwsze ślady. Z trenerem niestety nie mam szans, ale miejmy nadzieję, że seks mam. Widzimy się, kochani, jutro. Myślałem, że jadę z chłopcem na jakiś cyrk, a się okazało, że to tak poważne widowisko się zrobiło, bo to już się zaczęło. To jutro będzie apogeum tego całego wydarzenia, ale podejście organizatorów, tych wszystkich zaangażowanych ludzi w to, tych uczestników, jak oni to emocjonalnie przechodzą, to jestem w szoku i mówiąc cyrk, ja naprawdę byłem przekonany, że to będzie cyrk. To jest a dzisiaj widzę, że jest to bardzo poważna, potężna impreza na światowym poziomie, bo podejście organizatorów, te szatnie, to wszystko, ta cała uprawa, jestem w szoku.